29 maja w szkole podstawowej numer 2 z oddziałami integracyjnymi imienia 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie odbył się 5. powiatowy konkurs historyczny pod hasłem 110. rocznica Wymarszu Legionu Śląskiego z Cieszyna. Oczywiście w naszej szkole rozgrywa się wiele konkursów, ale ten jest naszym takim sztandarowym konkursem. Jest to konkurs powiatowy, rzeczywiście 5. edycja. Konkurs historyczny, a więc co roku jest inny temat historyczny. W tym roku jest właśnie Wymarsz Legionu, tak jak jest tutaj Wymarsz Legionu Śląskiego z Cieszyna. Historyczne wydarzenie, które powinno być przybliżone naszym młodym uczniom i nie tylko. I oczywiście jest to konkurs organizowany pod patronatem Urzędu Miasta Cieszyna i Powiatu Śląska Cieszyńskiego. W jury zawsze zasiadają osoby, które z historią są za pan brat. Przede wszystkim pan Krzysztof Szeląg, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej, dyrektor CUW-u, pan Paweł Szajor, jak również ja, nauczyciel z historii z naszej szkoły. No i na dzień dzisiejszy tyle. Co roku zmienia się ta komisja, a więc raz jest więcej, raz jest mniej. To jest tylko adresowane do uczniów szkół podstawowych? Tak, tak. Z całego powiatu. Oczywiście dzisiaj mamy 5 szkół, które biorą udział w tym. Wcześniej było więcej, to się też oczywiście zmienia w zależności od zainteresowania. To znaczy jest to konkurs przede wszystkim dla chętnych. Oni poszerzają swoją wiedzę, nagrody również są i to jest taka nagroda bardziej honorowa właściwie, że honorująca ich wiedzę na temat właśnie Śląska Cieszyńskiego w ten sposób. No oczywiście ocena też jest lepsza z historii za udział. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.